Nazywam się Andrzej Sokowski, jestem fotografem i bardzo cieszę się z tego, że Muzeum Warszawy zakupiło do swojej kolekcji 10 prac z mojego cyklu pod tytułem Nowa Warszawa. Inspiracją do powstania tego cyklu były dla mnie między innymi wizualizacje deweloperskie, które można oglądać na przykład na płotach powstających inwestycji i trochę Nawiązując do tej konwencji, stworzyłem takie panoramiczne kadry. W kolekcji znalazł się fragment tego projektu, czyli 10 odbitek w formacie około 35 na 70 cm. Są to fotografie, które powstawały między 2009 a 2012 rokiem i pokazują peryferia rozrastającej się stolicy. Proces dochodzenia do y, finalnej formy tego cyklu y, trwał jakiś czas. Początkowo y, tworzyłem takie szkice y, małobrazkowym aparatem, takim panoramicznym. Pierwszym miejscem, które, które mnie zaciekawiło, było miasteczko Wilanów. Y, początkowo robiłem czarno-białe zdjęcia, a potem pomyślałem, że tutaj by się przydał kolor, że właśnie, żeby pokazać y, tą nowoczesność i świeżość jakby tych inwestycji i tak stopniowo jakby dochodziłem też do tego, że utwierdzałem się w tym, że panorama będzie fajnym formatem, bo wszystkie te sytuacje były takie horyzontalne i, i krajobrazowe, potem doszedłem do formatu o proporcjach 1 do 2, który był taki dużo bardziej uporządkowany i zacząłem jakby stopniowo właśnie Widzieć pewne podobieństwa tak, w, tych, w, tych, w tych obrazach, i zacząłem szukać tych miejsc, gdzie ta nowa zabudowa się w taki wyraźny sposób graniczy z polami nieużytkami albo jakimiś uprawnymi polami. Tak jak na przykład na jednej z tych fotografii, które znalazły się w kolekcji, jest po prostu uprawiana kukurydza bezpośrednio, jakby przy tym nowym osiedlu. Też y, ciekawe jest, jak przedstawiane są przez deweloperów te inwestycje. Czyli, że w że wizualizacjach podkreślają na przykład bliskość y, centrum, a równocześnie nie ma tam bez drogi dojazdowej bezpośrednio do, do samego osiedla, bo, bo jest tam jeszcze szczere pole. Tego typu projekt trudno jest zakończyć. Z jednej strony dlatego, że cały czas to miasto się rozbudowuje i właściwie można by robić aktualizację albo po prostu fotografować każde nowe osiedle. A z drugiej strony w ogóle mam taki problem jako twórca, żeby powiedzieć, że to już jest ten moment, że mam to wszystko, co chciałem pokazać. I to myślę, że jest częste. Może, może też szczególnie w fotografii, bo jeszcze dochodzi do tego wybór tych zdjęć. To znaczy, że mamy duży materiał. I wiadomo, że nie możemy pokazać go w całości, czy nie chcemy, i że nie będzie miał wtedy takiej siły wyrazu. I w jaki sposób odrzucić pewne zdjęcia, które może początkowo były naszymi ulubionymi, ale finalnie w całości projektu nie pokazują tego, co byśmy chcieli jakby przekazać. Więc rzeczywiście mam tu cały czas takie poczucie, że może należy do tego wrócić. Zawsze z ciekawością, kiedy przejeżdżam przez te miejsca, które fotografowałem tam 10 lat temu, patrzę, co się tam dalej wydarzyło. W pierwszej chwili można pomyśleć, że to nadal jest to samo ujęcie ale tam wyrosła po prostu kolejna warstwa. To też mówi trochę o tym, jak podobne są często te budynki, tak? One mają podobną skalę, podobną prostotę bryły, brak jakichś tam ozdób, ale te układy są też podobne, no bo chcemy wykorzystać jak największą powierzchnię działki. Więc ta typologia tutaj też była jakimś takim dla mnie ważnym elementem, ale z drugiej strony bardzo się wzbraniałem y, przed stworzeniem takiego typowo, typowego katalogu. Tak? To znaczy, że pozwoliłem sobie na taką y, wolność, i teraz, na przykład, kiedy y, muzeum poprosiło mnie o oznaczenie tych miejsc na mapie precyzyjnie, to w pierwszej chwili jakby pomyślałem, że to nie jest coś, co było dla mnie jakoś bardzo istotne. I zdaję sobie z tego sprawę, że też nie jest to taka. Y, czysto dokumentacyjna fotografia, nie chciałem, żeby taka była. Zastosowałem świadomie takie zabiegi e, też estetyzujące, tak, to znaczy trochę grające z tą formą e, wizualizacji projektów, która jest taka miękka, oniryczno-pastelowa. E, dlatego fotografowałem tylko o świcie i tylko o zmierzchu. Co było trochę kłopotliwe, tak? Miałem przez to mniej czasu. Musiałem wstawać wcześniej. Najlepsze zdjęcia wychodziły o świcie przed tym, jak słońce się jakby weszło w ogóle nad horyzont, ale dało mi to też taką spójność materiału, czyli mogłem fotografować w zimie i w lecie, a ta miękkość pozostawała gdzieś tam podobna. W ogóle taka wycieczka w takie miejsca może być fajnym spacerem, bo z jednej strony mamy tą przyrodę, jakby zdarzały mi się jakby tam przepłoszyć kuropatwę albo, albo złapać kleszcza, więc jakby takie, takie wakacyjne doświadczenia, a z drugiej strony jest wpisane właśnie swego rodzaju zawłaszczanie jakby tej przestrzeni i to jest ciekawe, że są miejsca, po których jeszcze parę lat temu można było po prostu sobie spacerować przez jakieś krzaki, mając poczucie, że jesteśmy w przestrzeni niczyjej, albo właśnie wspólnej, jakby należycej do wszystkich. Ale kiedy stanie się tam z aparatem, ja fotografowałem wielkoformatowym aparatem na statywie, więc jakby też byłem widoczny. Może przywoływałem skojarzenia w takich sytuacjach negatywne, na przykład geodezyjne, także przyjechał geodeta, będzie tutaj dzielił pole, a to często są dookoła jeszcze pola i o, a może teraz tutaj też kupi deweloper, to może ja mu sprzedam, a może sąsiad sprzeda i to jest źle albo dobrze. To ludzie, którzy mnie widzieli z tych osiedli, zawsze reagowali negatywnie. To znaczy, co pan tu robi? Tu nie można fotografować, ale ja mówię dlaczego, bo nie można. A ja wiem, że można, tak? To znaczy, że jakby nie mam poczucia, żeby fotografowanie z 50 metrów czyjegoś domu z zewnątrz, etycznie nie mam poczucia, żebym naruszał czyjąś przestrzeń, ale reakcje były raczej tego typu, tak? To, co mi chodzi po głowie i myślę, że się to zabiorę, to jest, a czego nie byłem w stanie wtedy zrealizować i chyba nawet jakby o tym nie myślałem, to jest fotografia z powietrza. To znaczy, że żeby pokazać to z pewnego uniesienia, które by pokazywało to, co się dzieje w dalszych planach, tak? To znaczy, że ja mam takie frontalne ujęcia jakby, które pokazują tą pierwszą linię. Gdyby się troszeczkę unieść i pokazać yy, resztę, więc myślę, że to jest coś, coś nad czym myślę, żeby to zrobić po prostu jeszcze z drona do tak jakichś dodatek. Też robiłem takie próby z wideo, czyli żeby jakby zachować te kadry, te proporcje, yy, ale żeby ten obraz się ruszał. Żeby tam się nie działo nic szczególnego, tak zresztą jak na tych zdjęciach, ale żeby one były ożywione, tak? To znaczy, żeby cię tam zachwiała ta trawa i tak dalej. Ja Takie wykonałem też, też, też ujęcia, które nie wiem jeszcze, jak, jak wykorzystać, w jaki sposób to można pokazać. Ale myślę też, że, to, że ten czas, kiedy robiłem te zdjęcia, był też jakby dla mnie osobiście jakimś takim momentem, w którym miałem potrzebę na realizowanie tego typu projektu, czyli że jedna rzecz to jest jakby wszystko to co yy, myślę o tym temacie yy, i te rzeczy które chciałem opowiedzieć, a druga rzecz to jest jakaś taka po prostu wewnętrzna powiedzmy potrzeba tego, żeby pobyć w tych krzakach, postać na tym polu, yy, popatrzeć na coś z dystansu. Mówię teraz o tym dosłownym dystansie, tak, czyli, że wtedy, wtedy pewnym takim odkryciem, niby to jest banalne i oczywiste, było dla mnie to, że ten horyzont w mieście można zobaczyć, jak się pojedzie na jego obrzeża. Tak? Czyli, że mieszkając, żyjąc w centrum codziennie, tak, yy, chodząc ulicami zatłoczonymi, jakby trudno jest wykonać takie zdjęcie gdzie będziemy widzieli horyzont i że w pewnym momencie się zorientowałem, że gdzieś miałem taką potrzebę takiego fotografowania wtedy i też takiego dosyć powolnego fotografowania, że jakby technicznie i technologicznie jakby ten projekt realizowałem w taki sposób właśnie który wymuszał jakieś takie powolne pracowanie tak, robiłem to na negatywie, Dużym aparatem wielkoformatowym nie mogłem od razu tych efektów zobaczyć. Często jakby dochodziłem też długo technicznie do tego, jak to robić najlepiej. Yy, yy, I że nie wiem, czy teraz jestem też w tym momencie, co wtedy, więc to pewnie by musiało być coś obok, a nie jakby bezpośrednia kontynuacja.